Na 6 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego kampania wyborcza nabiera tempa i nie jest to trudne, biorąc pod uwagę, że w ostatnich tygodniach miało raczej niemrawy charakter. W ostatnim tygodniu kandydaci stają się coraz bardziej widoczni w regionie, w którym do zdobycia może być nawet, tak jak w poprzednich wyborach, aż 7 spośród 53 mandatów. Wszystko zależy od frekwencji. Dziś o poparcie wyborców intensywnie zabiegali m.in. były premier Mateusz Morawiecki, Leszek Miller czy lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. O tym, jak wygląda finisz eurokampanii, opowie teraz Paweł Jędrusik. Jadwiga Wiśniewska i Izabela Kloc, czyli jedynka i trójka Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego dziś do Mysłowic przyjechały w asyście byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Wcześniej o głosy w tym składzie zabiegano w Chorzowie, a po południu w Pszczynie. Gorąco zachęcam do tego, żeby 9 czerwca oddać na nich głos, pokazać kolejną żółtą kartkę po wyborach samorządowych, pokazać kolejną żółtą kartkę rządzącym. Pierwszą kwestią dla nas będzie unieważnienie Zielonego Ładu, zatrzymanie ideologii klimatycznej, zatrzymanie paktu migracyjnego i koniecznie zatrzymanie zmian traktatów. Z kolei obecny europoseł Łukasz Kochut przyjechał do Sosnowca w obstawie byłego premiera Leszka Millera. Rzadko się pojawiają takie talenty polityczne jak Łukasz Kochut. Teraz okaże się, czy ten talent docenią też wyborcy i to już 9 czerwca. Gwarantuję i obiecuję, że w tej przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie mi najbardziej zależało na tym, żeby przedłużyć o 2 lata możliwość wydatkowania pieniędzy z KPO. Z kolei Lewica wzięła dziś Katowice. Tam wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty popierał m.in. Macieja Koniecznego, Wandę Nowicką i Monikę Sikorę. Idziemy z myślą o zielonych inwestycjach, które będą napędzać polską, napędzać śląską gospodarkę i które zmienią nasze życie na lepsze. Sprzeciwiamy się tym wszystkim cwaniakom, kombinatorom, oszustom, którzy idą do Parlamentu Europejskiego tylko po to, żeby tam sobie zapewnić immunitet. Mniej o wielkiej polityce mówił dziś z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. W Zabrzu wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej sprzedania przez SRK 6 działek i budynków po byłej kopalni Makoszowy. Ma tam powstać firma logistyczna. Tereny poprzemysłowe znowu będą wykorzystywane w działalności gospodarczej, znowu będą należały do mieszkańców, będą wszędzie tam, gdzie samorząd będzie chciał je przejąć, będzie szybka ścieżka dedykowana właśnie temu. Po kilku tygodniach nieco nijakiej kampanii wyborczej na ostatniej prostej kandydaci wzięli się ostro do pracy. Pytanie, czy 6 dni wystarczy, aby zyskać kredyt zaufania wyborców.